Te zadania opublikowałam na Facebooku i rozgorzała tam dyskusja, która oscyluje pomiędzy zdziwieniem, co czy z tym Białymstokiem to naprawdę czy żart, pytają mnie internauci, czy albo też z wypowiedzią, że robimy z tego nauczyciela kozła ofiarnego i że się go czepiamy. Już za to odpowiedział, bo został z tego rozliczony przez dyrektora szkoły. Właściwie został rozliczony w ten sposób, że tylko posypał głowę popiołem. I że żart faktycznie, tu cytuję, bydlęcy, nie ma co ukrywać, pisze jeden z internautów nauczyciel, lecz mam pytanie, czy nadal będziemy tego nauczyciela potępiać, a jeśli już, to dlaczego? Tomasz Sobierajski, czy trzeba to potępiać, czy może my przesadzamy? No zawsze to akurat przywołanie do Hitlera, no jest bardzo... bardzo trudne rzeczywiście z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia historii, ale... Czy jest proporcjonalne ale, właśnie? No to jest oczywiście, no w zestawieniu oczywiście można było się zastanawiać, ale chodzi mi o to, o co pytasz, czyli o to, gdzie jest ta granica, którą można wyznaczyć, i tą granicą moim zdaniem są już słowa, których używamy. Bo znamy bardzo wiele przypadków z historii, że zaczynało się od słów, które bardzo mocno trafiały kogoś, bardzo mocno uderzały, i też w historii znamy mnóstwo przypadków, że mówiono, ale tylko to ktoś powiedział, ktoś zażartował, to była jakaś tam wypowiedź wyrwana z kontekstu, ale słowa mogą niezwykle mocno ranić, i też ja wychodzę z założenia, że słowa bardzo mocno kształtują rzeczywistość. Jeśli będziemy coś wypowiadać, jeśli będziemy pewne rzeczy wypowiadać ex cathedra, jeśli będziemy wykorzystywać swój autorytet do pewnych rzeczy i wypowiadania określonych słów, które mogą być bardzo, bardzo niedobre dla innych ludzi i dla obrazu innych ludzi, to jest początek. I potem, i myślę, że już w tym momencie powinniśmy jednak reagować. I nie chodzi o to tutaj, żeby skupiać się konkretnie na tym nauczycielu, który zrobił rzeczywiście coś głupiego, tylko opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce, i niedobrze by było, gdyby ona się powtarzała i żeby ktoś potem mógł to kopiować i uznawał za normę. Bo jeśli się pewne rzeczy powtarza, jeśli powtarza się pewne kłamstwa, to potem one są uznawane za normę i wymyśla się coś kolejnego, coraz bardziej dotkliwego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.